Nie jest przypadkiem, że dopiero w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło pełnię kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym, to prezydent skierował pierwszy wniosek do tego Trybunału. Nie jest, powiedzmy sobie, heroicznym wyczynem skierować ustawę do sądu, wiedząc tak naprawdę z góry, jaki może być werdykt. Jaki może być werdykt? No ja spodziewam się, że Trybunał Konstytucyjny może potwierdzić zgodność ustawy z Konstytucją. Ewentualnie dla stworzenia pewnego pozoru jakieś mniej znaczące trzecio- czy czwartorzędne przepisy mogą zostać uznane za niekonstytucyjne, co nie zmienia postaci rzeczy, że prawo o zgromadzeniach w nowym kształcie absolutnie ogranicza tą swobodę obywatelską, przesuwając uprawnienia w kierunku rządu, a zabierając je samorządom. Prawdopodobnie ustawa wróci do parlamentu, do dalszych prac. No i można taki scenariusz zakładać, chyba że Trybunał orzeknie, że jest w całości zgodny, prezydent to podpisze i w takim kształcie ona po prostu wejdzie w życie. No zobaczymy, natomiast nie spodziewałbym się tu jakichś wielkich fajerwerków. Obecnie Trybunał i wyroki Trybunału będą uznawane przez opozycję, powinny być uznawane przez opozycję parlamentarną, ale także przez sądy, czy nie? No z Krajowa Rada Sądownictwa wypowiedziała się mniej więcej w tym temacie. Każdy sędzia prowadzący sprawy i w niej orzekający jest niezależny i niezawisły i w oparciu o przepis konstytucyjny każdy sąd ma prawo też do swobodnego stosowania konstytucji wprost, więc jeżeli będzie miał jakąś wątpliwość co do stosowania danego przepisu, no to on w ramach swojej jurysdykcji będzie mógł w danej sprawie się wypowiedzieć także o zgodności czy niezgodności, więc to będzie bardzo duży test dla sędziów, bo widać, że to orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego może być powszechnie kwestionowane, co jest jednym z najgorszych rzeczy, jaką może się stać w państwie demokratycznym.